Cześć, witajcie z tej strony Grid79. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak w Kingdom Come można zarobić troszeczkę gotówki, nie ryzykując zbyt dużo. Wpierw musimy udać się do równej, zaraz obok skalicy, gdzie zaczynaliśmy grę. Tutaj ważne, musi to być oczywiście po prologu, nie w jego trakcie. No i jedziemy do skalicy. Żeby się w to bawić, warto mieć konia z maksymalnie ulepszonym udźwigiem, ponieważ no, fantów jest dość sporo, no, ale nie jest to jakieś must have, no, można to też załatwić i bez niego. Po prostu kursując ciut więcej razy. Musimy dotrzeć do głównej bramy skalicy. Kiedy już tu będziemy, pamiętajcie, żeby łyknąć sznapsa, bo różnie bywa i coś może się nie udać. Teraz tak, jak wejdziemy do skalicy, zobaczymy, że sobie chłopki tutaj walczą. Czasami są to strażnicy z bandytami, czasami są to właśnie kumani albo bandyci z kumanami. No dość różnie. W każdym razie... Oh, fuck, on mnie jebał. Właśnie dlatego warto zrobić save. You call that combat? Włazimy tutaj sobie na drewna, bierzemy łuk. Moim błędem było trochę za duży łuk zrobiłem i mnie dogonili. Oczywiście, jeżeli by było to na początku gry, już bym był dawno trupem. Tutaj tylko troszeczkę dostałem po łbie, więc pół biedy. No ale załóżmy, że udało wam się tutaj dojść do większych problemów. Macie ich tak jak teraz. I po prostu wykańczacie ich z łuku. Pamiętajcie tylko, że na początku gry, kiedy ten łuk będzie no, znacznie słabszy niż mój, na jednego rycerza będziecie potrzebowali nawet 20 strzał, więc dobrze by było tą setkę w plecaku mieć. Może to trochę nieładnie z naszej strony, w jaki sposób to robimy, ale... No nikt nie powiedział, że w średniowieczu było łatwo. Specjalnie siekłem tego drugiego teraz, żeby mi nie zwiał. Bo potrafią po prostu nas ignorować i sobie pójść, jeżeli zbyt długo nie będą mieli naszej atencji. Największym problemem właśnie jest przebiec obok nich i w miarę ładnie tutaj wskoczyć. No mówię, ja akurat dałem cielska, bo za duży łuk zrobiłem. Ale zakładając, że wam się to udało, wybijamy chłopków roztropków. Patrzymy tych, którzy oni wykończyli. Czekajcie, w zasadzie łuk możemy schować, już z nikim walczyć nie będziemy. No i zbieramy sobie fanty. I tak jak mówiłem, czasami są to strażnicy z bandytami, czasami kumani z bandytami, czasami bandyci z kumanami.
Tutaj jeszcze taka dodatkowa informacja, jeżeli nie traficie z łuku, pamiętajcie, że strzały można odzyskać. Najprawdopodobniej będą gdzieś wbite w ziemię koło miejsca, w które strzelaliście. Spokojnie się nie przejmujcie, zbierajcie wszystkie fanty jak leci, ponieważ zaraz je odłożymy do naszej skrytki. Jak widzicie, obłowić się można całkiem nieźle. Kwiatek, dobra. Myślałem, że strzała. No i tak jak mówiłem, czemu najlepszy koń? Spójrzcie, że już mam około 400 punktów obciążenia, czy też kilogramów. Nie zwróciłem nigdy uwagi, w jakich to jest tam jednostkach. Mój konik potrafi ponad 500 kilo dźwignąć, więc spokojnie byśmy się zabrali. No ale my jeszcze stąd nie jedziemy. Teraz idziemy odnieść nasze fanty. Na szczęście okazuje się, że nasza chałupa jako tak się ostała, także co ważniejsze, jest tam skrzynia, w której możemy je pochować. Przedmioty nie znikają, nawet jak opuścicie lokację, także spokojnie możecie tą fanty zostawić. Teraz zrobimy mały skok, żeby nie deptać tutaj 5 minut. Jak już doszliśmy do naszego domu, czy raczej się doczłapaliśmy z takim obciążeniem, idziemy do głównej sieni. Jest tu skrzynka. Jak widzicie, trochę fantów już tutaj mam, więc parę razy to robiłem. To są rzeczy, nie wiem, sprzed 30-40 godzin gry, więc spokojnie możecie tu zostawiać, nic nie znika. No, jedyna rzecz, co się dzieje, no to, że wszelkie jedzenie tak traci swoje właściwości, no ale to obojętnie, gdzie byście zostawili, i tak je straci. No dobra, wyrzucamy wszystkie nasze fanty. Jak już się wszystkiego pozbędziemy, ja tu jestem akurat w pełnej zbroi płytowej, także trochę obciążenia mam, ale spokojnie możecie tutaj przylecieć na przykład na samych gaciach z łukiem i strzałami. Będzie to pewnie niecałe 20 kilo. Więc jeszcze kilka dodatkowych rzeczy byście mogli zabrać. Dobra. Schowaliśmy sobie wszystkie fanty do skrzynki. Teraz tak, żeby nie umoczyć przez przypadek, żeby nie marnować kolejnego sznapsa bez sensu. Tutaj w tym domku, zaraz pierwszym przy górce, przy gospodzie, wbiegamy sobie na górę i mamy wyrko, gdzie możemy sobie spokojnie zasejwować. Mamy godzinkę.
I robimy mały mek, już wam pokazuję. Bierzemy naszego konika. Ja! I na północ stąd, w zasadzie północny wschód, tak? Ja! Północny wschód jest gospodarstwo. Dojeżdżamy do tego gospodarstwa. Możemy nawet sobie tutaj wjechać. Who's there? Awesome. Nikt. I wracamy do naszej wioski rodzinnej. Największym problemem w tej metodzie zarabiania, tak, czy zdobywania pieniędzy, czy jak to tam nazwać, jest to, że musimy te przedmioty przewieźć, żeby gdzieś móc je sprzedać, nie? Także wracamy do naszej wioski i zobaczcie, kolejna rozruba jest. O, teraz bandyci się leją. Jeszcze gorzej. Bandyci się lali z kupcami, także walka była bardzo krótka. No, tym razem się udało w miarę ładnie wskoczyć, więc zaraz tu chłopków roztropków poubijamy. Się trochę bałem, że tymi halabardami będą mogli mnie stąd ściągnąć, ale jak widzicie, też nie podchodzą. No chodź, ty też. No i tutaj tak naprawdę powtarzamy to wcześniej. A powiem wam, że kupców miałem pierwszy raz. Miałem strażników, miałem bandytów, miałem kumanów. O! Zobaczcie, się znalazł odważny. Musicie pamiętać, że jeżeli to będą kupcy, tak jak tutaj, lub strażnicy, rzeczy, które podniesiecie, po nich będą kradzione. Także albo zostawicie je w skrzyni, aż ta łapka kradzieży zniknie. O, widzicie? Jest słup. Także przy strażnikach, przy kupcach lepiej tego nie robić. Spójrzcie, tutaj jest jakiś miecz. W sumie pierwszy raz go widzę, nie bój. Nie chcę tracić reputacji, bo mógłbym spróbować to ukraść. Kupcy raczej by mi nic nie zrobili, ale strażnicy mogliby się przyczepić. No i tak jak mówiłem, tak samo jak poprzednio. Zbieramy fanty. Zanosimy je do nas do domu i możemy tak powtarzać w nieskończoność, jak kto lubi. Taka dodatkowa rada, jak będziecie sprzedawali na przykład miecze. Poświęćcie trochę czasu. A, to jest duży. Nie chcę go.
Jak będziecie sprzedawali miecze, poświęćcie trochę czasu i naprawcie je na kamieniu szlifierskim. Raz, że podniesiecie swojego skilla, tak, w naprawie. Dwa, że no, dostaniecie dużo lepsze pieniądze za niego, niż jakby był zniszczony. No i co? Generalnie to by było na tyle. Wystarczy teraz załadować fanty na konia, załadować ile się da na siebie, dowieźć to do najbliższego kupca albo karczmy, gdzie wykupimy pokój i przerzucimy do naszej skrzyni. Mam nadzieję, że wszystkim tym, którzy klepali biedę, troszeczkę pomogłem. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się i dzięki śliczne za oglądanie.